zastanawiam się, czy wy też tak macie, że po każdym wyjeździe w waszej szafie robi się po prostu nagle istny Armagedon i otwieracie drzwiczki, a tutaj jakby zaraz miało wszystko wypaść. Więc nie wiem, czy wy tak macie, ale ja tak mam, więc postanowiłam dzisiaj zabrać się za ogarnięcie mojej szafy, zrobić taką ostateczną przepyrkę moich wiosenno-letnich rzeczy. Część rzeczy chcę oddać, część sprzedać, część pewnie wyrzucić, bo zauważyłam, że też sporo rzeczy już mi się po prostu zniszczyło. Pokażę wam też moje takie ulubione elementy na lato, które świetnie sprawdzały się właśnie na wyjazdy, na wakacje. Ja uwielbiam pakować się w bagaż podręczny, czyli w taki mały plecak i szczerze mówiąc dużo przyjemnie mi się pakuje w taki plecak, gdzie dosłownie zabieram tylko kilka rzeczy, niż jak mam się spakować na przykład w walizkę, która ma może mieć 25 kg. I ja też przez to zauważyłam, że tak naprawdę ja mam kilka takich swoich ulubionych elementów, a reszta rzeczy w szafie po prostu wisi i czeka, nie wiem, na wyzwanie szafa na nowo albo nie wiem o co chodzi. No i też dzisiaj chciałabym trochę powyciągać takich ubrań, które bardzo lubię, ale na przykład z racji tego, że są na przykład nieuprasowane, to w nich nie chodzę, bo nie chcę mi się na przykład danej sukienki uprasować. Więc dzisiaj się tym wszystkim zajmuję, więc może was też zachęcę do porządku w szafie. Ja bardzo lubię sprzątać szafę, bardzo mnie to relaksuje, uspokaja i tak jak mam tak wszystko ładnie poukładane, to jakoś tak potem lepiej i łatwiej tworzy mi się stylówki. Kawka w dłoń, w kubeczku, słuchajcie, świątecznym dla ochłody, bo dzisiaj w Lublinie jest ponad 30 stopni, a jest dopiero godzina 11, więc let's go! Etap pierwszy, wyciągamy wszystko z szafy. Zajmijmy się tym drążkiem na górze, na którym z reguły u mnie wiszą sukienki, koszule, t-shirty, może jakieś takie bardziej eleganckie bluzki, body i topy. Jak kiedyś będę miała taki szybki, niespodziewany ślub swój na spontanie i będę potrzebowała jakiejś kiecki, to myślę, że wystąpię w tej. To jest też moja ulubiona sukienka na wesele. Ona jest z firmy Naked, z outletu Mix Match. Zastanawiam się nad tą. Kiedyś ją też kupiłam na wesele, ale jakoś rzadko w niej chodzę, więc zaraz ją przymierzymy. Co myślicie? Zostawić czy nie? Ta z koralikami też zostaje. Przepiękny model i ona jest z ASOS. Idealna na Sylwestra. Ale zauważyłam, że mam bardzo dużo czarnych sukienek. Ona jest tak, bardzo lubię tę kieckę, ale muszę ją chyba ręcznie uprać i potem na mokro wysuszyć, bo w sensie muszę ją ręcznie uprać, na mokro uprasować, bo strasznie się brzydko powyginała, więc do prania. Ta chyba idzie do sprzedania, bo mam za małe piersi do niej i tak nie za ładnie się z przodu układa. To też jest moja nowość. Od Soumi, ma przepiękny tył, potem wam pokażę, bo to jest taka super kiecka na taką kolację elegancką, nie wiem, czy w mieście, czy na jakichś wakacjach. Ta ma plamę, więc albo ją odpiorę, albo do pozbycia się. Tu też bardzo lubię. Ciekawe, czy się w nią jeszcze zmieszczę. Tu mam też taką z Le Song, z osłoniętymi plecami. Nawet jej nigdy jeszcze nie miałam na sobie. Tak się prezentuje. Co myślicie? Zostawić ją. Tutaj ma taki tył, więc bez stanika. No niby ok, ale jakoś nigdy jej nie miałam na sobie. Dajcie znać. Zostawić czy nie zostawić. Ta jest fajna. Miałam ją raz na sobie. Chyba czas ją wyciągnąć. Bardzo ładny kolor. Tą sukienkę mam w swojej szafie od 3 lat. Ona jest z Zary. I pomimo tego, że ma po prostu przeklęte guziki, które bardzo ciężko się zapina, to powiem wam, że bardzo ją lubię. I przymierzyłam ją teraz, czy się w nią nadal mieszczę. I udało się. Chociaż tutaj widzę, ma jakąś plamę, więc
śmiga do prania. Bardzo, bardzo lubię tą sukienkę. Jest naprawdę przepiękna i właśnie takie elementy w swojej szafie lubię, bo jest to sukienka, którą mam od 3 lat i pomimo tego upływu czasu nadal mi się naprawdę bardzo podoba. Prezentuje się naprawdę bardzo tak dziewczęco. Powiem Wam, że ja uwielbiam mieć koszule, bardzo dobrze się w nich czuję. Tak jak widzicie, mam tutaj kilka różnych egzemplarzy, ale powiem Wam tutaj o moich takich 3 ulubionych, takich najbardziej, które zakładam i po prostu czuję się, tak wiecie, 12 na 10. Mowa tutaj oczywiście o tych 3 koszulach. Może zacznę od tej, która jest tak bardziej wiosenno-letnią koszulą, chociaż ja też w niej chodziłam jesienią i chyba nawet zimą. Świetnie pasuje pod nią na przykład założyć lekki, taki cienki golf. Ta koszula jest z Zary, sztruksowa, jest przepiękna i ją totalnie uwielbiam. Ale jeżeli chodzi o takie elementy letnie, to mam 2 bardzo ładne lniane koszule. Ta pierwsza koszula biała, oczywiście wybaczcie mi to, że nie jest uprasowana, ale ja z reguły prasuję tylko przed założeniem bezpośrednio. I słuchajcie, ta koszula jest z hemdem, ja mam w rozmiarze S i ona jest taka, widzicie, duża, oversize'owa, bardzo długa. Świetnie wygląda jako koszula zarzucona na kostium, jako koszula na przykład zarzucona na sukienkę. Genialnie wygląda do czarnych, krótkich spodenek. Mam też taką beżową koszulę nudziakową, taką bardziej cappuccino. Ja Wam już ją pokazywałam ostatnio w tym filmiku z letnimi elementami. To jest nowa koszula z Zary. Mam w rozmiarze S i ona, tak jak widzicie, też jest luźniejsza, większa, lekko oversize'owa, długa. Te 2 koszule są po prostu fantastyczne. Ja do nich zakładam tak naprawdę wszystko. Zarzucam na sukienki, na topy, na strój kąpielowy i to jest taki element, który zawsze zabieram ze sobą na wakacje. Lniana biała koszula bądź teraz tą beżową jako alternatywa, to są takie must have w moim, słuchajcie, plecaku. A tą zabieram na wyjazdy, jak jest już troszkę po prostu chłodniej. Chociaż myślę, że świetnie by się też sprawdziła na przykład taka koszula do samolotu, jak po prostu klima wieje i po prostu robi się w sekundę Syberia w samolocie, w klimatyzacji, to ta koszula też super się sprawdza. A jeśli chodzi o t-shirty, to powiem Wam, że u mnie jakiegoś takiego zbytnio szaleństwa nie ma. Mam tutaj takich kilka basicowych elementów. Mam też bardzo fajny t-shirt na sobie. Jeszcze muszę zajrzeć tam do szuflady, bo tam z reguły mam takie basicowe bluzki typu białe, czarne, szare i tyle. I tutaj jeżeli chodzi o jakieś takie, wiecie, crazy t-shirty, to u mnie dosłownie jest kilka, ale ostatnio bardzo zaczęłam lubić się w różnego rodzaju takich fajnych topach, bluzkach, takich dosyć krótkich. Wtedy na przykład do tego zakładam spodnie z wysokim stanem. Bardzo lubię czarne body, białe body, coś takiego dopasowanego i obcisłego. Jakoś tak naszło mnie ostatnio tak, żeby jakoś tak bardziej, wiecie, wystroić się i raczej wybieram takie topy i takie bluzki, na przykład zamiast takich t-shirtów, chociaż w mojej szafie jest kilka na przykład na taki dzień jak dzisiaj. W temacie narzutek to mam też takie bardzo ładne kimono z Rehemy, taką narzutkę, sukienkę, może to też być taka długa koszula z Lesong. Oraz na przykład taką kurteczkę z Zary, którą też bardzo lubię. Strasznie się mechaci. Często też jeżdżę takim, wiecie, taką maszynką do kuleczek, żeby to pościągać. Mam ją chyba od 3-4 lat i nadal bardzo mi się podoba. I właśnie takie elementy ja lubię w swojej szafie. Takie, które mam od kilku lat. I jak założę, to zawsze jest, wiecie, petarda, więc to są moje kolejne ulubione elementy. Górę mamy na razie wstępnie ogarniętą. Tutaj są sukienki, koszule, t-shirty i bluzki. Teraz może zajmijmy się dołem, bo tutaj jest sporo bluz, kamizelek, marynarek, spodni. Wszystko jest naprawdę bardzo mocno pomieszane. Powiem Wam, nie jest łatwo. Moja ulubiona bluza jest to bluza od marki Dress Code, ta karmelowa z ziemią tutaj.
Uwielbiam tę bluzę. Ja ją prałam, wiecie co, może 200 razy. Bardzo dużo. Mam ją od roku, może trochę dłużej, od 2 lat. I uważam, że na jej eksploatację wygląda naprawdę fantastycznie. Mam tutaj delikatne zmechacenia, ale powiem Wam, że to jest bluza taka, po którą ja zawsze sięgam, bo to jest ta moja my favorite, ulubiona. Nawet zastanawiam się, czy nie zamówić sobie drugiej, takiej samej, w tym samym kolorze. Za jakiś czas, bo chcę tak jeszcze, wiecie, w niej pochodzić, bo mamy też z nią związane mnóstwo fantastycznych wspomnień, takich podróżniczych, bo byłam w niej na przykład w Gruzji, w Anglii u mojej siostry, na Sycylii. To jest taka moja podróżnicza bluza, z którą wiąże się mnóstwo super wspomnień i naprawdę bardzo ją lubię, przy czym też jest oversize'owa, ciepła, przyjemna, super się nosi, super wygląda, dobrze się pierze i uważam, że na tak mocną eksploatację, znaczy w sensie bluzy i spodni, ten dres wygląda naprawdę genialnie i polecam Wam dress code, naprawdę, bo mają super bluzy, ja jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona. Niestety, bardzo ubolewam nad tą bluzą z Primarka, ale powiem Wam, że gdzieś ją zalałam i próbowałam już na wiele różnych sposobów odprać plamę, która jest po prostu na pół bluzy, tutaj. O tu. Ale niestety się nie da i to jest taka teraz moja bluza, taka wiecie, do chodzenia po mieszkaniu. Najgorszym błędem w szafie, jaki może istnieć, to jest wieszanie ubranie na ubranie. Czy na przykład, ja szukałam jakiś czas temu tej koszuli, nie mogłam jej znaleźć, a okazało się, że wisiała pod tym skórzanym żakietem. To jest najgorszy błąd, więc jeżeli macie taką możliwość wieszania każdego ubrania oddzielnie, to ja serdecznie rekomenduję. Kolejna bluza, która też bardzo dobrze mi się nosi, to jest ta bluza z Cropa, Peace and Quiet, Good Vibes Club. Bardzo dobrze się nosi, też się super pierze. I oczywiście moje body, byłam w niej na randeczce, naprawdę robi robotę. Ona, ta body jest z Zary i kiedyś Wam pokazywała jej Justyna. Genialne, genialne. Więc ta część szafy jest na ten moment w miarę ogarnięta. Teraz przejdziemy do szuflad i pewnie sporo też rzeczy z szuflad powędruje tutaj. Góry nie ruszam, bo tam mam już zimowe rzeczy. Więc będziemy tutaj zaraz jakoś tak, wiecie, organizować wszystko. Więc idziemy na drugą część. Tylko może najpierw pozbieram te wieszaki. Wszystkie spodnie, krótkie spodenki, spódnice i jakieś przypadkowe elementy typu swetry, bluzki, leginsy i tym podobne rzeczy, więc zrobił się bałagan. Ale okej, ogarniemy to jakoś. Długie spodnie już ułożone, dresy, białe dżiny, czarne spodnie dżinsowe i spodnie z szeroką nogawką, więc to zostawiamy i teraz ogarnijmy krótkie spodenki. Mam tutaj sporo krótkich spodenek, dżinsowe, sportowe, mam tutaj jakieś spódnice, więc szybko to zaraz przymierzymy i zobaczymy, co się nadaje, a co już nie. Zacznijmy może od spodenek jeansowych. Ten numer 1. Całkiem spoko. Chociaż nie wiem, czy nie wolę te drugie, moment. Czy te? Te na pewno są krótsze, ale też takie wygodniejsze. Tyłek zakryty. Chyba te lepsze, co myślicie? Kiedyś kupiłam sobie taką jeansową spódnicę.
z myślą, że będę chodziła do jakiegoś fajnego t-shirtu, do wansików, ale jakoś nie było okazji. Co myślicie? Hot or not? Tam, tam, tam. Co myślicie o takim połączeniu? Spódnica i ten top. Ten top jest z takiej chińskiej strony Choice. Ja go mam od początku jeszcze czasów blogowych, czyli myślę, że tak spokojnie z 8 lat. Fajnie się prezentuje, no nie? No to jakieś klapeczki, koszyczek. Ja jestem na tak, a wy? Dajcie znać. W ogóle bardzo ładna spódnica i myślę, że ona też będzie fajnie wyglądać na przykład w połączeniu z jakąś koszulą, z jakimś takim jasnym t-shirtem, może białym. Aż chcę się na jakieś wakacje jechać. Zastanawiam się też nad tymi spodenkami. One są z F&F. Mam je też od kilku lat. Tylko też mam drugie białe, w których znacznie częściej chodzę. Te z mango. I tak zastanawiam się, czy potrzebuję dwie pary. Te są z wysokim stanem i luźne. Te są z wysokim stanem i bardziej opięte. I tak nie wiem, zostawić czy nie. Ok, więc tu są moje spódnice, spodenki, kapelutki, więc to leci tutaj. Sekunda. O. Wysuwam i wszystko jest na miejscu. Chowam też mój kapelusz. Więc tak to tutaj wygląda i teraz słuchajcie, dwie szuflady wstydu. Szuflada numer jeden i to są moje rzeczy na siłownię plus na basen. Także tak. I szuflada ogarnięta. Tutaj mam leginsy krótkie i spodenki, leginsy długie, topy oraz bielizna termiczna na deskę, staniki i rzeczy na basen. Idziemy dalej. Tutaj wcale nie lepiej. Ok, to mam wszystkie topy, podkoszulki, koszulki z długim, z krótkim rękawem, jakieś dziady, t-shirty, piękne topy jak ten, więc jest tutaj naprawdę miks wszystkiego i czas się w końcu z tym rozprawić, jak na przykład z takim dziadem, jak ten top w kolorze różowo-szaro-białym. Te wszystkie organizery, które tutaj widzicie, o, szukałam tych ludzkich gdzieś na siłownię, kupicie w IKEA. Są naprawdę bardzo fajne, chociaż ja bardziej wolę te takie połączone niż te pojedyncze, ale mam już je, więc niech będą. Nie ma litości z takimi rzeczami. Jak widzicie, że są plamy, które już nie schodzą po trzech praniach, to nie łudźmy się, że zejdą. Więc takie rzeczy po prostu trzeba, nie wiem, wykorzystać na ścierka do podłogi, albo po prostu się tego pozbyć i wyrzucić. I taki ja mam właśnie plan robić ze wszystkimi rzeczami, które tutaj znajdę po drodze. Ta bluzka Backstreet Boys jest ze mną już od, nie wiem, 10 lat. Nadal dobrze wygląda. Jest, powiedziałabym, total vintage, a jest z Bershki i bardzo ją lubię. T-shirty, koszulki na ramionczka,
długi rękaw, bluzki. Ok, moi drodzy, szafa sprzątnięta, została mi nawet jedna wolna półka, ale niech na razie sobie tak tutaj będzie. Zrobiłam sobie właśnie drugą kawkę. Część rzeczy idzie do prania, część do śmieci, bo już trzeba się z pewnymi rzeczami pozbyć. I mam tutaj też taką jedną, słuchajcie, kubkę rzeczy do oddania i na wyprzedaż. Więc no, jestem z siebie bardzo dumna. Poszło to w miarę sprawnie, chociaż zaczęłam o 11, a jest już godzina 15, więc zajęło mi to trochę czasu. Ale mam już to ogarnięte. Pokażę Wam teraz też kilka takich moich ulubionych letnich elementów. Część będzie z poprzednich kolekcji, część z nowych. Ale uważam, że to takie elementy bardzo takie moje, które zakładam i czuję się w nich naprawdę rewelacyjnie. I je bardzo często też zabieram na wakacje, ponieważ można je stylizować na wiele różnych sposobów. Albo są to takie elementy, w których się na przykład bardzo dobrze czuję, więc zaczynam. Zdecydowanie na miano mojego ulubionego kompletu w tym roku zasługuje zestaw od polskiej marki Aure. Ja, słuchajcie, ten komplet mam już od zeszłego roku. Jest narzutka, która jest tutaj na guziczki, ale ja sobie te rękawy, słuchajcie, podwijam. To jest taki bardzo przyjemny, powiedziałabym, muślinowy kolor. Tutaj mamy też pasek, tylko że ja go sobie wyciągnęłam tak, żeby ta narzutka była taka bardziej luźna. No i do kompletu mamy, słuchajcie, spodenki. I to jest mój ulubiony komplet do samolotu. I powiem Wam dlaczego. Ponieważ tak, jak wieje klimatyzacja, to mam narzutkę, więc mogę się po prostu osłonić. Potem ta narzutka świetnie się sprawdza wieczorową porą, jak jest już troszkę chłodno, jako narzutka na sukienkę, jako narzutka na jakąś bluzkę. Fajnie też wygląda taka narzucona na strój kąpielowy. No i oczywiście jasne spodenki, które są na gumce, bardzo wygodne do połączenia i zestawienia z każdym topem. To jest taki komplet, który bardzo często ja rozdzielam i łączę z innymi pozostałymi moimi, nie wiem, bluzkami, koszulami, sukienkami. I bardzo mi się w tym zestawie podoba, że jest mega uniwersalny, więc zestaw od Aure 10, nawet nie, 12 na 10. Uwielbiam, przepiękny, wygodny, milusi, komfortowy. No, zdecydowanie hit poprzedniego roku i tego również. Kolejny ulubieniec lata, nie tylko tego, ale też poprzednich kilku dobrych sezonów. To jest oczywiście ten kapelusz i ten kapelusz jest marki Brixton. Ja go mam ze strony Pan Pablo, mam w rozmiarze S, 56 cm, jeżeli chodzi o obwód głowy. I ten kapelusz to jest po prostu jakość premium. Jest fantastycznie wykonany, nic się z nim nie dzieje, trzyma kształt, trzyma swój fason, super wygląda, jest bardzo wygodny. I jeżeli chodzi o przewożenie go w samolocie, no to ja po prostu wchodzę z nim na pokład na głowie, potem wrzucam do tej, wiecie, półki, która jest nad siedzeniami i nigdy nie miałam z nim żadnego problemu. Ten kapelusz nie należał do najtańszych, ale powiem Wam, że jest warte wydania na niego każdej złotówki, bo tu mamy rewelacyjną jakość. I nawet jeżeli ten kapelusz mi zmoknie, albo nie wiem, zawieje wiatrem, albo wpadnie mi do morza, to nic się z nim nie dzieje. Bo on jest naprawdę z takiego bardzo dobrego tworzywa i to nie jest papier. Bo kiedyś kupiłam taki kapelusz w Tajlandii, który stracił mi kompletnie fason i kształt od wilgoci i od tego, że gdzieś kiedyś go zamoczyłam w wodzie i po prostu ten kapelusz był jak papier. A ten jest genialny, fantastyczny. Jeżeli go gdzieś upolujecie w internecie, to zamawiajcie, bo to jest kapelusz top of the top. Biała lniana koszula z hemdem, muszę o niej jeszcze powiedzieć kilka słów, bo to jest chyba mój najlepszy zakup z tego sklepu. Jest genialna, oversize'owa, do zarzucenia na ramiona, do połączenia właśnie z takim czarnym topem z Choice. Do tego też dobrałam sobie czarne spodenki z Zary, które
Są stosunkowo nowe, bo z tego sezonu, ale też bardzo lubię w nich chodzić. I tak jak widzicie, koszula jest, no, jest fenomenalna. Jest fenomenalna. Można ją właśnie tak zarzucać na jakiś top. Można, wiecie, zapiąć sobie tej guziczki i włożyć koszulę do środka. Można zarzucić, nie wiem, na sukienkę. Jest fantastyczna. Nastrój kąpielowy i tak wiecie, tutaj pozujemy ramionami. No, genialna. To jest po prostu hit. Postaram się Wam tutaj znaleźć, a czy są? Są. Numery referencyjne, to Wam napiszę. Może Wam się uda gdzieś tą koszulę kupić. I ja mam ją w rozmiarze S i bardzo mi się to podoba, że ta koszula tutaj z tyłu jest długa, bo na przykład jak zakładam takie krótkie moje jeansowe spodenki, to ta koszula też bardzo fajnie tutaj zakrywa tyłek, więc wszystko jest tak, wiecie, w dobrym tonie, nie widać poślada, bo ja tego bezdy na przykład nie przepadam do końca, więc no, koszula 12 na 10. To jest taka moja perełeczka w szafie, którą zawsze zabieram na każdy wyjazd. Serio, na każdy. W tym sezonie bardzo mocno polubiłam się z takimi topami i powiem Wam, że ja tą bluzkę kupiłam w Zarze chyba 3 lata temu, na sesję naszej pierwszej kolekcji Ducky LGS i ten top naprawdę przeleżał w szafie kilka dobrych miesięcy. Odkryłam go w tym roku na nowo i totalnie uwielbiam. Jest bardzo kobiecy, dziewczęcy, sexy, rewelacyjny i on fajnie wygląda w połączeniu z czarnymi jeansami albo na przykład z takimi czarnymi shortami, dosyć eleganckimi, do tego pasek. Bluzka dla mnie 10 na 10, miałam ją ostatnio w Bułgarii i to jest taka stylówka, która fajnie się właśnie sprawdzi, tak wiecie, wieczorową porą, na jakąś kolację, na imprezkę. Naprawdę wygląda bardzo ta bluzka szykownie. Bardzo mi się podoba, więc to jest taki element z serii szafa na nowo, czyli element, który miałam już od bardzo dawna i odkryłam na nowo. Tak wiecie, no ja jestem zachwycona tą bluzką. Dajcie znać, co myślicie. A jeżeli chodzi o spodenki, to są te same, które widzieliście w poprzedniej stylówce. Ja mam w rozmiarze S. Są troszkę tutaj szerokie, ale sobie zakładam pasek i jest wtedy wszystko git. Postaram się Wam też dać ten link do tych spodenek w opisie pod filmem. W tym roku udało mi się też znaleźć przepiękną sukienkę z Bershki. Taką dosyć bandażową, w takim bardzo zgaszonym kolorze nudziakowo-różowym. Jest to kieska, którą ja kupiłam na randeczkę, na kolację wieczorną. Ja ją właśnie zabieram na wyjazdy, właśnie na takie imprezki, kolacje. Tak wiecie, żeby się wystroić i dobrze wyglądać. Z tego co widziałam, to ta sukienka jest teraz na wyprzedaży w Bershce, więc serdecznie zachęcam, bo naprawdę jest przepiękna, bardzo dziewczęca. Tutaj ma taki gorsecik, ma bardzo ładnie tutaj podkreślony dekolt na wygodnych ramionczkach i powiem Wam, że sukienka jest wybitnie wygodna, naprawdę jest dla mnie fenomenalna. I na sam koniec muszę powiedzieć też trzy słowa o tej kiecce z Zary, którą Wam pokazywałam w ostatnim Mierzymy. Jest to sukienka lniana, czarna z Zary, taka dosyć tutaj luźna. I tutaj z przodu mamy rozporek z takimi, słuchajcie, frędzlami. I ta kiecka jest naprawdę na wiele różnych okazji. Na plażę, na wieczór, na jakąś kolację, na co dzień, do chodzenia z wansami, z klapkami, do szpilek, jeżeli ktoś lubi. Jest naprawdę bardzo wygodna, komfortowa w noszeniu, przewiewna. Ja jestem nią zachwycona i też ją zabieram teraz na każdy mój wyjazd. Więc to jest taki mój szybki przegląd ulubionych elementów letnich. Oczywiście w mojej szafie mam też sporo innych rzeczy, które też bardzo lubię nosić i w której się też super czuję, ale te, które Wam tutaj pokazałam, to są takie elementy, które ja ostatnio zabrałam na swoje wyjazdy i bardzo chętnie w nich chodziłam i czułam się rewelacyjnie i tak wiecie,
tak było mi przyjemnie i ja powiem Wam, jestem z tych osób, które lubią się stroić na wyjazdach. Ja mam zawsze wszystko wcześniej przygotowane i potem wiecie, jak gdzieś jestem, to jakoś tak mi jest wtedy bardzo przyjemnie. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. To był taki miks przeglądu mojej szafy z organizacją, z ulubionymi elementami i stylówkami. Taki miks wszystkiego, ale mam nadzieję, że Wam ten film przypadnie do gustu. Koniecznie dajcie znać, czy Wam się spodobał. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie pod filmem jakiś komentarz, albo jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to też śmiało piszcie pod filmem w komentarzach. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia niedługo w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.